Praca nad projektem zaczyna się na długo przedtem, zanim się weźmie do ręki ołówek i papier. Bo wiem, żeby w ogóle przystąpić do projektowania, to trzeba najpierw takie zlecenie otrzymać. Tak więc praca nad projektem zaczyna się na długo wcześniej, zanim klient w ogóle się w pracowni pojawi. Jest to faza dosyć niedoceniana. Zazwyczaj się tego na uczelniach nie omawia, a jest to niestety bardzo ważny etap, ponieważ od niego tak naprawdę praca się zaczyna i pominięcie tego etapu sprawia, że praca po prostu nigdy się nie zacznie. Tak więc rynek jest na zlecenia, ponieważ ludzie cały czas coś od architektów generalnie potrzebują. I jest on dosyć szeroki, no i trzeba nauczyć się na nim poruszać. Generalnie rynek można podzielić na prywatny i państwowy. Zlecenia są małe, duże i trzeba przyciągnąć klienta, i to właściwego klienta. Właściwy klient to jest oczywiście taki, którego zlecenie dany architekt będzie w stanie wykonać, no i oczywiście wykonać jak najlepiej, i właściwy klient to jest taki, który później na koniec takiego zlecenia, które zostanie wykonane, zapłaci. Ponieważ zdarzają się niestety takie sytuacje, że pojawia się klient i w trakcie współpracy sytuacja jakoś tak się dziwnie rozwija, że później taki klient jest niezbyt skory do płacenia, no to chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że lepiej, żeby tacy klienci się w pracowni nie pojawiali, a trzeba z przykrością stwierdzić, że niestety niektórzy ludzie są tacy z założenia. Ostatnio bardzo modne jest niepłacenie za różne zamówione i wykonane na takie zamówienie usługi i lepiej, żeby takich klientów nie przyciągać. Tak więc warto wiedzieć, że nie z każdym klientem warto współpracować. Klient klientowi jest nierówny, no i nie wszystkie zlecenia warto brać. Rynek jest dosyć szeroki, natomiast pewne sprawy warto omijać szerokim łukiem. Tutaj warto wiedzieć, że pomimo tego, że nie wszystko warto brać, to w momencie, w którym ma się przestój, warto wziąć cokolwiek, przy czym tutaj też trzeba uważać, żeby się za bardzo w takiej robocie nie zakopać, chociażby po to, żeby w jakimś sensie czegoś się nauczyć, żeby przetrzeć szlaki. Warto szukać nowych zleceń, nowego rynku, nowego typu projektów, po to, żeby się czegoś nauczyć. Architekt niestety jest w tej nieprzyjemnej sytuacji, że musi uczyć się całe życie. Każde takie wykonane zlecenie warto dołączyć sobie do portfolio. Architekci nie reklamują się niestety w prasie codziennej, tak więc jak się otwiera taki dziennik, to tam w dziale ogłoszeń zazwyczaj nie znajduje się ogłoszeń typu architekt szuka zleceń. I zresztą nikt tam tego typu ogłoszeń nie szuka. Tak więc droga pozyskiwania klienta odbywa się w inny sposób. Można reklamować się na przykład umieszczając tablicę informacyjną, banery, plakaty na budynkach, w których znajdują się pracownie. Kiedyś umieszczano swoje dane w książkach telefonicznych. Tutaj trzeba bardzo uważać na wszelkiej maści naciągaczy. Można reklamować się na stronie www. Taka strona www jest bardzo ważna, warto mieć i warto, żeby na niej były jakieś sensowne informacje. Można reklamować się w mediach społecznościowych. Można reklamować się na zasadzie marketingu szeptanego. To znaczy bardzo ważne jest to, żeby wokół siebie budować pozytywną atmosferę i dobrą opinię o własnej działalności. Niezbyt dobrą metodą według mnie jest poszukiwanie zleceń wśród znajomych, ponieważ generalnie projektowanie i architektura i budownictwo to jest teren
dosyć mocno podminowany i bardzo łatwo w wybuchu tutaj stracić znajomych i pogubić dobre relacje. Dlatego warto te kwestie zawodowe od osobistych tutaj dosyć starannie separować, ale znajomi znajomych to już zaczyna być dobry pomysł.